Myślę, że już jesteśmy. Dzień dobry, kochane. Witamy Was serdecznie w środek tygodnia. I fantastyczny, energetyczny poranek. Dzisiaj z gościem specjalnym witam Was w serii Makijaż do pary, Power of Makeup, gdzie będziemy się razem malowały. I już widzę, że nas widać. Czekamy na pierwsze osoby. Kochane, zapraszamy Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie i mamy pierwszych gości. Witajcie, witajcie. Słuchajcie, prosimy Was o moc serduszek, moc energii, która jeszcze przed śniadaniem. Dzisiaj moim gościem jest Dorota Mazur. Zaraz oficjalnie przedstawię Dorotę, ale wiesz co, nie spytałam Cię o najważniejszą rzecz. Czy Ty już jesteś Dorota po śniadaniu? Jestem, zdążyłam wziąć śniadanie To bardzo na dobrze. szybko. To bardzo dobrze, bo masz moc i energię. Czasami kobiety wolą powiedzieć, że lepiej być głodną niż nieumalowaną, ale my się nigdzie nie śpieszymy, my się nigdzie nie wychodzimy. Ale przyszłyśmy na spotkanie z Wami. Witam Paulinkę, witam Monikę, Ulę, Maję. Dziewczyny, witamy Was bardzo serdecznie. Proszę, jeśli nas widzicie i słyszycie, to w tym momencie wyślijcie nam dużo, 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 dużo serduszek, żebyśmy wiedziały, że jesteście z nami. A ja dzisiaj chcę Wam przedstawić mojego wspaniałego gościa, moją cudowną partnerkę biznesową, Dorotę Mazur, która dzisiaj nauczy mnie i Was i będziemy się uczyć razem dwóch bardzo ważnych rzeczy. Pierwszy to będzie makijaż pełen mocy. Będziemy robiły flagowy makijaż Doroty. Jest tylko jeszcze jedna kobieta na świecie, która słynie z tego makijażu, a to była Marilyn Monroe. I Dorota, ja zawsze na Ciebie mówię, że Ty jesteś boska jak Marilyn, tylko w odsłonie brunetki. Także dziewczyny, zrobimy bardzo kobiecy, seksowny, piękny, biznesowy, elegancki makijaż, który będzie mógł wykorzystać i na dzień, i na wieczór. Dlatego teraz jesteśmy sote, ale powiemy Wam też dzisiaj o sile marzeń, o sile pragnień, o tym, dlaczego warto mieć wielkie marzenia, dlaczego warto podążać za głosem serca i dlaczego warto odważyć się na zmianę, nawet wtedy, kiedy myślisz, że może to nie dla ciebie, że może na coś nie zasługujesz, że może masz już w życiu wszystko. I słuchajcie, z Dorotą poznałyśmy się w styczniu zeszłego roku. Tak naprawdę w styczniu zaczęła się nasza współpraca i Dorota, nasza historia jest wyjątkowa, bo to ty zgłosiłaś się do mnie, żeby dołączyć do naszego zespołu, żeby zacząć się tutaj rozwijać, a wcześniej obserwowałaś mnie na Facebooku. Czy tak było, Dorota? Dobrze pamiętam, prawda? Tak, zgadza się, wszystko się zgadza. Dokładnie, czyli miałyśmy ze sobą kontakt przez Facebooka i wiem, że jest wiele takich kobiet dzisiaj, które nas obserwują, które czytają nasze posty, oglądają nasze live'y i podglądają i często jest taki moment, kiedy właśnie decydujecie się napisać, decydujecie się odezwać i często właśnie ta decyzja rozpoczyna proces pięknych zmian. I my o tych zmianach będziemy Wam opowiadać, ale najpierw chciałabym, dziewczyny, żebyśmy już zaczęły makijaż, żebyśmy się malowały i zaczniemy sobie od podkładu. Dorota, czego dzisiaj używasz? Ja używam oczywiście podkładu naszego ulubionego. Jeszcze mam starą wersję, Okej. ale Okay. matujący oczywiście. Już końcówka, końcóweczka, ale go uwielbiam. Oczywiście używam zamiennie z nowym i ten, także uwielbiam podkład matujący, który mi nie zapycha skóry, nie robi maski. Okej, to ja też nakładam Ci matujący, ja nawet już sobie wskoczyłam na trochę ciemniejszy odcień i ja będę go nakładała chusteczką, bo mówimy o zmianach, więc musimy zdecydowanie zmienić wygląd naszej skóry. Teraz jesteśmy jeszcze nieubrane, ale wypielęgnowane. I ja sobie nakładam podkład szczoteczką, a ty, Dorotka, czego najczęściej używasz? Ja tak samo używam znowu zamiennie szczoteczka albo pędzel. I właśnie dzisiaj mam Okej. pędzel. Oczywiście obydwa aplikatory uwielbiam. I właśnie szczotka i pędzel są rewelacyjne dla mnie, a powiem szczerze, że kiedyś nakładałam podkład palcami, także to Tak. też jest to jest kolejna zmiana, która u mnie zaszła. Dokładnie. Dziewczyny, tak naprawdę narzędzia mają ogromne znaczenie i znowu myślę, że możemy to fajnie odnieść. Cześć Paulinko, cześć Ola, cześć Marlena, witamy Marlenę, kochaną, wspaniałą zespołu Doroty. Hej dziewczyny. Cześć Agnieszko. Zobaczcie, jaka jest różnica. Ja nałożyłam podkład tylko cieniutką warstwę, zobaczcie taką ilość na jedną połowę twarzy i zobaczcie, jaka jest różnica. Te podkłady są po prostu genialne. I Dorotka, faktycznie pamiętam, jak rozmawiałyśmy i ty powiedziałaś, ty w ogóle nie byłaś związana wcześniej z branżą kosmetyczną i tak naprawdę w ogóle nie chodziło ci o kosmetyki. Dlatego, że bardzo wiele kobiet przychodzi też dołącza do naszego zespołu, dołącza do Ameryki, dlatego że chce się szkolić w branży kosmetycznej, chce mieć lepszą wiedzę z zakresu pielęgnacji skóry, chce
mieć lepszą wiedzę z zakresu makijażu, bo tak naprawdę Ameryka jest światowym liderem właśnie w zakresie szkoleń z takiej pielęgnacji domowej, szkoleń z wizażu, z makijażu użytkowego, ze świadomego dbania o urodę, ale to nigdy nie był twój konik i tak naprawdę ty zrobiłaś ogromny rozwój w tej dziedzinie właśnie w trakcie po prostu rozwoju w naszym zespole. Malowałaś nawet do programu telewizyjnego, malowałaś na backstage'u, na występie, prawda? To był zespół taki, robiłyście tam makijaże, więc działo się już bardzo dużo wizerzowo, ale wiem, że nie po to tak naprawdę przyszłaś do Ameryki i powiedz, Dorota, z twojej perspektywy, jak zaczęłaś współpracę, to co było dla ciebie takim motywatorem do tego, żeby no właśnie, wyjść z domu, odezwać się i rozpocząć swój własny niezależny biznes? To może zacznę tak troszkę od początku, czyli od tego, że ja jestem mamą dwójki dzieci i ja od 5 lat byłam taką mamą na etacie. Nie wiem, czy dziewczyny słyszycie Dorotkę, czy coś nam się zacięło. A co, nie słychać mnie? Nie słychać? Jeszcze raz, kochani, ja nie słyszałam, więc możesz... Nie wiem, czy ty słyszałaś mnie dobrze? Ja słyszę ciebie dobrze, okay. Super jest. Okej, okay, kochana, to chciałabym jeszcze raz, żebyś powtórzyła, bo nie wiem, mi zerwało, nie wiem, jak u dziewczyn. Co dla ciebie właśnie było taką motywacją, żeby dołączyć do naszego zespołu? Co sprawiło, że pomyślałaś, może to być dla mnie? Znaczy tak, ja tak jak zaczynając od początku byłam mamą na etacie, przez 5 lat byłam mamą na etacie i postanowiłam, że muszę coś zrobić, muszę coś zmienić w swoim życiu, bo wcześniej ja zawsze pracowałam i stwierdziłam, że koniecznie muszę wyjść z domu. I zaczęłam po prostu podglądać Martę na Facebooku, tak trafiłam na Martę, zaczęłam jej słuchać, ona tak pięknie zapraszała, pięknie mówiła o środowisku, w jakim pracuje, o tym, że zaprasza, że właśnie szuka osób do swojego zespołu, że niepotrzebne jest doświadczenie, że niepotrzebne jest wykształcenie w tym kierunku. I tak sobie właśnie wtedy pomyślałam, mówię, a może, dlaczego nie, może spróbuję, skoro niepotrzebne doświadczenie, niepotrzebne wykształcenie zgodnie właśnie z tym, to dlaczego nie? Chociaż powiem wam szczerze, że długo biłam się z myślami i dosyć długo trwało to, zanim ja postanowiłam, że jednak odezwę się do Marty. Często miałam telefon w ręce, pisałam wiadomość i ją kasowałam i jej nie wysyłałam, bo po prostu się bałam na dany moment. Ale przyszedł ten czas, przyszedł styczeń właśnie, gdzie ja może cały grudzień albo i wcześniej już Martę podglądałam i słuchałam, jak pięknie mówi o środowisku, o kobietach, o rozwoju. O tym właśnie, jak to wygląda jakby od środka i stwierdziłam, że ja tam chcę, tak Marta pięknie mówiłaś o tym, że ja po prostu chciałam was poznać bliżej i napisałam długą wiadomość, pamiętam to do dzisiaj, napisałam długą wiadomość do Marty. Marta nie miała pojęcia, kim ja jestem, bo ta wiadomość była dosyć anonimowa, ale zgodziła się Marta ze mną spotkać i pojechałam do Marty. Obydwie byłyśmy zaskoczone swoim wyglądem, bo ja nie wiedziałam, że Marta jest taka wysoka. Marta nie wiedziała w ogóle, jak ja wyglądam, bo ja nie miałam żadnego zdjęcia, nic takiego. I chwileczkę, jakiś czas tam byłam, później przyszła kolejna dziewczyna i to było tak fajnie, tak dobrze się tam czułam, że ja nie chciałam odejść z Marty gabinetu, uwierzcie mi. Także tak fajnie było. I zastanawiałam się później, czy mam kupić ten startup, czy dołączyć do zespołu, ale podjęłam decyzję, że tak, bo oczywiście Marta mi zagwarantowała, że ja niczym tu nie ryzykuję, że tutaj jest bezpiecznie, że naprawdę nawet gdybym nie chciała później z czasem, to mogę zrezygnować i po prostu mogę się nie spotykać więcej, więc stwierdziłam, dlaczego nie próbuję. I tak właśnie podjęłam decyzję, podpisałam umowę i w dniu, kiedy odebrałam starter, było pierwsze spotkanie, które Marta organizowała jeszcze, znaczy pierwsze spotkanie dla mnie, które Marta organizowała jeszcze w dworku, gdzie zebrało się około 40 kobiet. To zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Ja tam pojechałam, pamiętam, z koleżanką. Było niesamowicie i stwierdziłam, że to jest to, czego szukam, że tam była ta energia i ja tak bardzo chciałam wyjść i tak bardzo właśnie z tymi kobietami się spotkać. I co było najfajniejsze, to właśnie to, że tam nie było narzekania, nie było marudzenia, nie było oceniania się i że te kobiety potrafiły ze sobą fajnie też współpracować, pożyczyć sobie kosmetyki i że to było takie naturalne i takie miłe, tak po prostu czułam się tam bardzo dobrze i stwierdziłam, że chcę więcej i chcę więcej, jeszcze więcej tych kobiet poznawać i przekonywać się dalej, co może z tego dobrego wyjść, bo ja oczywiście na początku, no może nie do końca myślałam biznesowo, ja zawsze lubiłam się malować i też miałam problem ze skórą, dlatego kosmetyki
były dla mnie no, takim wybawieniem, jeśli chodzi o moją skórę, ponieważ ja też tu kupiłam, coś tam kupiłam, później odkładałam na półkę, wszystko zostawało, bo nie było to dobrane do mojej skóry. Też nikt się nigdy mną wcześniej nie zaopiekował, nie dopasował wszystkiego do moich potrzeb. Dlatego tutaj się poczułam też zaopiekowana i to było niesamowite, że ja też się mogłam zwrócić do Marty o pomoc i zawsze służyła radą i tak samo czy inne dziewczyny i dla mnie to jest najważniejsze w tym momencie. W tym momencie też to było dla mnie najważniejsze, żeby właśnie spotykać się z tymi kobietami. To jest przepiękne, Dorota, o czym mówisz. Słuchajcie, my będziemy, zobaczcie w ogóle, jak nam się pięknie, pięknie ułożył podkład na buzi. Już wszystko pięknie się wtopiło. My będziemy sobie pomalutku działać dalej, więc ja teraz nakładam nasz puderek transparentny sypki. Dorota, chyba używasz mineralnego. I ja wiem... Mineralny, tak. Tak, my teraz mamy ogromne wyzwanie, bo chcemy się równocześnie malować i opowiadać, a to nie jest łatwe, szczególnie jak mówi się o rzeczach, które mamy w sercu, które są dla nas ważne, ale z mojej perspektywy to faktycznie wyglądało jeszcze inaczej, bo Dorota napisała mi właśnie taką anonimową wiadomość. Ja nie wiem, czy ty wtedy już miałaś Facebooka, na pewno nie korzystałaś. Nie, prawda? Zobaczcie, kiedy nie. To jest rok temu nie miała Facebooka, nie korzystała z niego, dzisiaj nagrywa live'y i szkolenia dla kobiet, dla swoich klientek, dla swojego zespołu. To jest po prostu, dziewczyny, coś nieprawdopodobnego, jaki rozwój tak naprawdę, Dorota, tutaj poczyniłaś i tak naprawdę zaczynając współpracę, nie mogłaś się spodziewać nawet tego, co się wydarzy w najbliższym czasie, bo gdybyś wiedziała to wszystko, to pewnie byś nie uwierzyła, pewnie byś powiedziała, nie, 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 to jest niemożliwe, dlatego że tutaj zmiany rozpoczynają się krok po kroku, czasami małymi krokami. W przypadku Doroty to były ogromne kroki, dlatego że już po rozpoczęciu współpracy i tak naprawdę nie trwało 2 miesiące, zanim ty rozkochałaś się w produktach i już poznałaś naszą ofertę i od razu przystąpiłaś do działania. I słuchajcie, w lipcu, czyli Dorota dołączyła w styczniu, a w lipcu na gali naszego obszaru, który ma ponad 1500 konsultantek na ten moment, Dorota była numer jeden. Numer jeden, była królową na scenie, na to patrzył jej mąż, były wielkie emocje, było przepięknie i wiem, że chyba najbardziej zaskoczoną osobą na tej sali byłaś ty sama, bo tak naprawdę w 3 miesiące od rozpoczęcia pracy tutaj, niezależnej pracy, prowadzenia warsztatów dla kobiet, zbudowałaś największy zespół, zaprosiłaś do współpracy najwięcej kobiet i zostałaś za to fantastycznie wyróżniona i to był ten moment, kiedy... ja zdałam sobie sprawę, myślę, że ty też zdałaś sobie sprawę i wiele kobiet na tej sali zdało sobie sprawę z tego, że jeśli tylko mamy wielkie marzenia i pragnienia, że jeśli tylko chcemy się rozwijać, że jeśli tylko jest coś w naszym sercu i trafimy w odpowiednie środowisko, które będzie nas w tym wspierać, to naprawdę możemy osiągać nieprawdopodobne rzeczy, bo to był nieprawdopodobny sukces. Jeszcze nigdy czegoś takiego nie zrobił, jak ty w te 3 miesiące. I wiecie co, ja od razu jak myślę właśnie o Dorocie i o kobietach Dorocie podobnych, my też mamy wspólne cechy, bo ja też kocham się rozwijać, kocham osiągać, ale zawsze jak myślę, patrzę na Dorotę, słuchajcie, ja nie wiem, czy my się dzisiaj pomalujemy, ale dobra, to zawsze myślę sobie, nie wolno orła trzymać w klatce. Nie wolno orła zamykać w klatce, dlatego że to takie czasem krzywdzące określenie kura domowa nie pasuje do wielu z nas, bo czasami kobiety myślą, mam dom, prawda, mam wspaniałą rodzinę, mam męża, mam dzieci, wszystko jest okej, dlaczego nie jestem szczęśliwa, dlaczego jestem sfrustrowana, dlaczego chcę wyjść z tego domu, dlaczego jest mi ciężko i tak naprawdę kura domowa to może być orzeł w klatce. Kura domowa, ta potoczna, bo możesz być bardzo szczęśliwa będąc w domu z dziećmi, to jest okej, ale z doświadczenia, z pracy z kobietami wiemy i widzimy, że każda z nas potrzebuje samorozwoju, że każda z nas potrzebuje robić coś dla siebie i możesz być mamą, fantastyczną mamą, możesz być wspaniałą żoną i możesz budować swój własny biznes, prawda, Dorota? To wszystko można połączyć. Tak, właśnie to wszystko, co mówisz, jest absolutną prawdą, to, że ja nie miałam Facebooka, także ja nie miałam pojęcia w ogóle o Mary Kay i ja nie miałam pojęcia, na czym to wszystko polega. Mi po prostu zależało na tym, żeby wyjść z domu, spotkać się z tymi kobietami i doświadczyć tego, o czym Marta mówi, zwłaszcza, że ja zawsze lubiłam się malować. Oczywiście niekoniecznie robiłam to dobrze, ale uwielbiałam się malować. I jeśli skoro Marta mówiła, że niepotrzebne doświadczenie, niepotrzebne
wykształcenie, to stwierdziłam, że ja chcę dołączyć. Chcę się nauczyć też czegoś dla siebie, ale też właśnie ta druga sprawa, o której powiedziałaś, że dużo kobiet jest takich, które są w domu, które właśnie, tak ja to, taką sytuację miałam ja, czyli miałam męża, mam męża, mam dzieci, no niby wszystko jest okej, okay, jest dom, miałam pracę, później, znaczy w danym momencie byłam na wychowawczym, ale oczywiście planowałam iść do pracy, ale też stanęłam w takim momencie, że tak sobie pomyślałam, Boże, mnie już nic więcej nie czeka, bo tak naprawdę wykształcenie, studia skończone, pracę wcześniej miałam zgodną z wykształceniem, stwierdziłam, że znajdę zgodną z wykształceniem i czy to będzie wszystko, co już doświadczę w tym swoim życiu, czyli właśnie ta rodzina, praca i to jest wszystko, praca, dom, praca, dom. I ja też właśnie chciałam czegoś więcej i chyba dlatego Marta stanęła w tym momencie na mojej drodze, bo to właśnie było wtedy i to było mi bardzo potrzebne. Tak, to jest piękne, jak pojawiają się właśnie decyzje w naszym sercu, chęć zmiany, to pojawiają się znaki, właśnie ludzie, okoliczności, którzy nam mówią, pójdź tą drogą, tylko bardzo często jest tak, że my te znaki ignorujemy właśnie ze strachu, bo to, o czym mówiłaś, Dorota, że przez długi czas bałaś się napisać, bałaś się odważyć, te obawy właśnie sprawiały, że zwlekałaś. Słuchajcie, my teraz wam pokażemy, bo Dorota powiedziała bardzo skromnie, że no, chciała się nauczyć makijażu, ale nie miała o tym zbyt dużego pojęcia, a teraz robi przepiękne makijaże i uczy kobiety się malować, chociaż i tak to nie jest, dziewczyny, najważniejsze. To jest coś, co każda kobieta w Mary Kay dostanie w pakiecie w bardzo krótkim czasie, dołączając do naszego zespołu. Mogę zagwarantować, że nauczysz się pięknie malować, prawda? I będziesz miała super zadbaną skórę. Ale Dorota, chciałam, żebyś pokazała swoją ulubioną paletkę, bo ja sobie dzisiaj zrobiłam paletkę na Dorotkę, czyli w twoim stylu. Zobaczcie. I mamy tutaj, co my tutaj mamy? Mamy bronzer. Ja mam akurat odcień Gilded Glow. Ja mam taki, jaki masz róż? Chyba ty masz róż Rose, a ja mam taki ciemniejszy. Czyli zobaczcie, tutaj Dorota ma taką dla chłodniejszych typów urody, moja jest dla cieplejszych. Ja mam taki koralowy i mamy cienie. Moonstone, czyli kamień księżycowy. Ja mam a tu jest Rose Gold. Też kocham Rose Gold, też tak wygląda. I brązowy mahogany. I to tak, Dorota, żebyśmy sobie wymodelowały buźkę. Żebyśmy sobie nałożyły te produkty. Od czego zwykle zaczynasz? My się jeszcze nigdy nie malowałyśmy razem, jak to jest możliwe? Od czego zaczynam? Ja ogólnie zawsze, jak nałożę już podkładki puder, to robię brwi wtedy. Okej. Okay. Ja mam taką swoją jakąś kolejność, że po prostu lubię, robię sobie ramę oka i wtedy właśnie... No dobra, także... to zróbmy brwi, zróbmy sobie razem brewki. Bo zobaczcie, kobietki kochane, ile kobiet, tyle technik, tyle możliwości. Nasze produkty są genialne, są proste w użyciu, intuicyjne, powiedziałabym, one same malują. I zobaczcie, najpierw sobie pewnie wypełniasz brwi kredeczką i zobaczcie teraz, jak wygląda szybka, błyskawiczna, poranna metamorfoza brwi. Dla orłów, dla motyli, dla kobiet, które po prostu chcą rozwinąć skrzydła i często jest tak, kiedy właśnie gdzieś te pragnienia w sercu są głęboko zakopane, gdzie ty myślisz sobie, ja bym chciała więcej, ja bym chciała się rozwijać, ja bym chciała czegoś więcej, ale czy mi wolno, czy to wypada, czy ja nie przesadzam. Często jest tak, że myślimy, nie jestem wystarczająco dobra. My się z Dorotą wywodzimy z bardzo podobnych środowisk. No słuchajcie, no wszystkie jesteśmy w większości Polkami, tak? Jesteśmy, mamy z podobnych domów się wywodzimy, czasem z podobnych rodzin. U mnie na przykład w rodzinie nie było kobiet czy mężczyzn, którzy prowadziliby własny biznes, więc nie miałam doświadczenia. Tak samo Dorota mówiłaś, że w twojej rodzinie też nikt, po prostu nie mamy takich wzorców, że można chcieć więcej. Nie mamy takich wzorców, że można robić coś więcej, że można inaczej żyć, że można, że to nie jest złe, że to nie jest złe chcieć więcej od życia, że to nie jest złe chcieć rozwoju. Powiedziałabym wręcz, że nie można zrobić nic lepszego dla siebie i dla świata, niż inwestując w swój własny rozwój, niż inwestując w siebie, niż inwestując właśnie w zmianę, bo kiedy ty się zmieniasz, to tak naprawdę ma to wpływ na twoją rodzinę, na twoje dzieciaki, na twoje otoczenie, twoje środowisko, stajesz się lepszą osobą i w ten sposób, tak najprościej mówiąc, zmieniasz świat na lepsze. Dorota, pokaż mi na chwilę różnicę, bo ty te brwi robisz po mistrzowsku. Przepięknie. Jak słuchajcie, od razu jest efekt wow. Ja kocham te kredki za to, że one imitują włosy. Zobaczcie.
I dla mnie to jest łatwość aplikacji. Po prostu. Tak, one są po prostu, mają taki cieniutki, cieniutki rysik. Także kochane, jeśli jeszcze nie znacie tego produktu, koniecznie sobie wypróbujcie. Zapraszamy, dobieramy oczywiście kolory do odcienia włosów. Ja używam dzisiaj Dark Brunette. I ja sobie jeszcze użyję żelu, który mi pięknie te brewki ułoży. Ale wiesz co, jeszcze powiem, Marta, odnośnie właśnie tego środowiska, odnośnie tego domu, często jest też tak, że właśnie jeśli nie mamy takiego wzorca, to często sami siebie, jakby przynajmniej tak ze mną było, sami siebie negujemy za to, że niby chcemy więcej, że jakby czujemy, że chcemy czegoś od życia więcej i zastanawiamy się, to jest to, co chyba tobie bodajże wczoraj mówiłam, że czasem sama się zastanawiałam, czy to jest dobre, czy ja mogę chcieć więcej, czy to jest dla mnie i dlaczego ja chcę więcej, dlaczego na przykład nie wystarcza mi to, co mam i często też możemy być negowani przez środowisko, w którym jesteśmy. Nie mówię, że ja tak miałam, ale też tak może być, że po prostu na zasadzie, a co ty sobie myślisz, że to nie dla ciebie i tak dalej, nie? Tak też czasami może być i nie możemy się temu poddawać, musimy jednak dążyć do tych swoich marzeń, próbować iść po prostu po swoje marzenia i nie poddawać się temu, co mówią ludzie, zwłaszcza ocenie, bo tak naprawdę jeśli ktoś czegoś nie osiągnął, to nie znaczy, że to nie jest dla ciebie. Jeśli tamta osoba, która ci to mówi, że to nie jest dla ciebie, to nie znaczy, że to faktycznie nie jest dla ciebie, to nie jest dla tamtej osoby, ale może to jest właśnie szczyt twoich marzeń i idź po to. Dokładnie, to jest piękne, co mówisz i ja też miałam długo taki etap, że myślałam sobie, że właśnie no, przecież nie wypada, nie jestem wystarczająco dobra, że przecież kurczę, no czego ja mogę więcej chcieć, tak? Patrzyłam na ludzi, no bo dziewczyny, jakich rzeczy chcemy? Chcemy uznania, chcemy sukcesu, bardzo często chcemy pieniędzy i to jest okej, jest też wiele negatywnych przekonań dotyczących pieniędzy, tak? Chcemy zarabiać, chcemy się rozwijać, ale przez właśnie takie przekonania, które nas blokują, chcemy lepszego życia dla naszej rodziny też, tak? Ale chcemy też dla siebie, po prostu dla siebie i to jest okej, ale często przez to, że właśnie mamy takie przekonania, musisz być skromna, musisz być cicha, nie wychylać się, powiedziałabym bardziej kolokwialnie, ale tutaj myślę, że nie wypada, no to właśnie blokujemy te swoje marzenia i nie rozwijamy swojego potencjału, a kiedy właśnie orzeł zamknięty w klatce nie rozwija swojego potencjału, no to zamienia się w taką kurkę i później wędruje i po prostu sobie tutaj chodzi między tymi kurami, nie wiedząc, że jest orłem. I właśnie wtedy czasami trzeba sobie o tym przypomnieć. I my sobie to przypominamy między innymi dzięki naszym fenomenalnym szkoleniom. Mamy wspaniałe szkolenie z rozwoju osobistego. Dorota, co robisz po brwiach? Słuchajcie, teraz paletka chyba. Teraz będziemy nakładać cienie. A jeśli chodzi o rozwój osobisty, to jest coś, co ja po prostu odkryłam tutaj i w czym się zakochałam i powiem wam, że jak nigdy, znaczy no nie, że nigdy, ale wcześniej nie czytałam książek. Nie było to moją mocną stroną, tak teraz moja biblioteczka rośnie, mam coraz więcej książek, coraz to nowe pomysły, nowe rzeczy, żeby pracować nad sobą. I to są oczywiście książki z rozwoju osobistego. Bardzo dużo zmieniło się przez ten w sumie krótki czas, bo no, jestem troszkę ponad rok w Mary Kay. Ale bardzo dużo zmieniło się w moim życiu i co jest najważniejsze, to właśnie najważniejsze są relacje. O, dziękuję. Najważniejsze są właśnie relacje i co jeszcze, już niedawno nawet usłyszałam od męża, że się zmieniłam. Ja sama wiem po sobie, jestem inna do swoich dzieci, bo wcześniej jednak tak jak mówiłaś o tym, że siedzi w domu sfrustrowana, no i też niestety czasami gdzieś to się odbija na naszych bliskich, odbija się na dzieciach często, też byłam nerwowa, sama dobrze o tym wiem, teraz mam zupełnie inne podejście do życia, zupełnie inne podejście do ludzi, także ja jestem ogromnie, ogromnie wdzięczna za rozwój, bo tak naprawdę, tak jak już Marta wspominałaś, kosmetyki nie są tutaj najważniejsze, to jest dodatek, dla mnie po prostu relacje, to środowisko i właśnie rozwój osobisty, to jest najważniejsze i najlepsze, co mnie mogło spotkać. I czasami mówię, że szkoda, że tak późno, bo już mam tyle lat, ile mam, ale zawsze się cieszę, że dobrze, że chociaż teraz. Jeśli ktoś myśli, że Dorota ma 18 lat, to dlatego, że wszystkie w razie tak wyglądają. Ale to fakt. Czasem myślimy, dlaczego nie wcześniej, ale ja wierzę, że w życiu wszystko ma swój czas i swoje miejsce i że tak naprawdę, jeśli wierzymy, działamy z wiarą, z taką miłością w sercu, z wdzięcznością za to, co mamy, ciągle najpiękniejsze jest przed nami. Dorota, naucz mnie nakładać cienie, bo jestem ciekawa, jak ty to robisz. Tak, ja mam ciebie uczyć, jak ja się uczyłam od ciebie, Marta. Śmiało.
Co Zawsze. pierwsze? Ja nie jestem mistrzem wizażu, dlatego używam do nakładania cieni używam jeden pędzel, bo ja to po prostu muszę zrobić szybko. Dla mnie zawsze makijaż miał zajmować jak najmniej czasu, bo jeśli moje dzieci chodziły do przedszkola, to ja miałam godzinkę na przykład na szykowanie siebie, na szykowanie dzieci i zawiezienie ich do przedszkola. Także dla mnie makijaż musi być szybki i prosty, ale musi być i musi być efekt, bo ja zawsze lubię mieć podkreślone oko. Dlatego cienie nakładam jednym pędzlem, zaczynam oczywiście od najjaśniejszego Dobra, czyli i mustard. nakładam go, tak, i nakładam go w wewnętrznym kąciku, właśnie żeby sobie rozświetlić to. Super. To jest przepiękny kolor. To jest taki opalizujący, rozświetlający cień, ale on nie jest bardzo jasny, bardzo biały. On jest taki właśnie leciutko beżowo, beżowo-złoty. Zobaczcie, taki odcień. Tak, prawda? myślę, że tak. Taki bardzo, jakby białe złoto, tak bym go nazwała. Także naprawdę bardzo ciekawy kolor. Bo jeszcze dodam, że ja ogólnie lubię błysk na oku, niekoniecznie matowe cienie, także błysk, Okay. matowe cienie są niedobre. I nakładasz go tylko wewnętrzny kącik. Wewnętrzny, czasem gdzieś tam musnę sobie pod brwią tutaj, żeby mieć, o widzicie, taki o. fajny błysk. I to jest też cień, którego można użyć jako rozświetlacz, prawda? Rozświetlacz. I właśnie ostatnio zaczęłam go używać jako rozświetlacz. Tak, Dobra. Zaczęłam właśnie ostatnio ogólnie eksperymentować, testuję wszystkie produkty z Mary Kay. Moja skóra się jeszcze bardziej poprawiła, jestem zachwycona, także no i zaczynam się bawić właśnie już bardziej makijażem. Zaczyna mi się to podobać, ale tak jak mówię, najważniejsze i tak najwięcej czasu spędzam właśnie na rozwoju, na naszych szkoleniach, na czytaniu książek, także Co teraz aktualnie? nakładam, co aktualnie, aktualnie Potęga Podświadomości zaczęłam czytać. Co prawda ja czytam więcej książek naraz, gdzie wcześniej moja siostra też to, moja siostra ogólnie uwielbia książki. I ja jak do niej jechałam i widziałam, że tak, tu ma jedną książkę rozpoczętą, tu ma rozpoczętą i tam ma jeszcze jakąś. Ja mówię, jak ty to robisz, czytasz trzy książki naraz i wiesz w ogóle, co czytasz. A teraz ja robię to samo, też mam właśnie... Drugą książkę, którą czytam, to jest Słowa Mocy. Także też mam więcej tych książek na rozpoczynane i wracam. Także... To jest taka lektura, której nie połyka się na raz, tylko właśnie trzeba przeczytać, pomyśleć. Teraz Rose Gold, tak? Na całą teraz na całą ruchomą powiekę nakładam Rose Gold. O, przepiękne. Także książki właśnie takie rozwojowe warto studiować, warto pomyśleć, może zrobić sobie notatki, czasami trzeba ją odłożyć, czasami też trzeba od takich książek odpoczywać, ale faktem jest, że to jest bardzo rozwijające. I dziewczyny, tutaj też taka, bo Dorota mówi, właśnie teraz zaczynam się rozkochiwać może w produktach, bardziej poznawać nasze kosmetyki i ktoś sobie myśli, no tak, no rok jest w firmie, może zaczyna poznawać kosmetyki, uczyć się teraz, to dopiero zacznie budować biznes, nic bardziej mylnego, dlatego że Dorota tak naprawdę jest już w naszym zespole awansowała na stanowisko dyrektora sprzedaży. I często jest takie przekonanie, że ja nie mogę się rozwijać, ja nie mogę awansować, dopóki nie będę wiedziała i umiała wszystkiego. Ja nie mogę się rozwijać, nie mogę zarabiać, dopóki nie będę wiedziała tego, tego i tamtego, dlatego że w tradycyjnym biznesie często jest tak, że potrzeba lat, długich lat i takiego tak naprawdę takiej pracy bardzo, bardzo ciężkiej, pełnej poświęceń, żeby na przykład zdobyć wysokie stanowisko. Powiedz mi tylko, Dorota, co robimy z brązem, bo chciałabym dalej iść. Ja jeszcze tak, Rose Gold nakładam sobie na dolną powiekę, bo też lubię mieć tutaj właśnie rozświetlone. A brąz w zewnętrzny kącik i tak samo dołam troszkę, bo ja lubię mieć ciemniejsze, bo ja mam bardzo jasną oprawę oka, mam bardzo jasne rzęsy, więc ja lubię mieć ciemniejsze oko, ale lubię też mieć kreskę na oku i to jest dla mnie najważniejsze. Ja długo, długo nie używałam w ogóle cieni, tylko robiłam sobie kreskę, bo dla mnie to było jakby no, najbardziej mi się to podobało i najbardziej podkręcało moje rzęsy. Super, to zrobimy A teraz. Jeśli chodzi... No właśnie, jeszcze wracając do tego, do twojego awansu, do twojego rozwoju, słuchajcie, lepiej jest średnio zacząć, niż perfekcyjnie zwlekać.
lepiej jest zacząć nie ze wszystkimi umiejętnościami, bo umiejętności i wiedzę nabywasz w działaniu, w trakcie. Tak naprawdę tutaj jesteśmy wyposażane w wiedzę, mamy fantastyczne szkolenia na każdym kroku, ale nie musimy wiedzieć wszystkiego, żeby móc się rozwijać, nie musimy być alfą i omegą, żeby móc wzrastać, bo mamy ogromne, ogromne wsparcie. I jeśli na przykład ja nie umiem czegoś, powiedzmy, nie wiem, potrzebuję wiedzy z zakresu, załóżmy na to, nie wiem, przywództwa, mogę się zwrócić do osoby, która już przeszła tę drogę i ta osoba mi pomoże, często bezinteresownie. Jeśli ktoś potrzebuje wiedzy z zakresu makijażu, może się odezwać do mnie, bo ja się w tym specjalizuję od 10 lat. I czasami kobiety myślą, nie, no ty to już potrafisz, ty to już umiesz, bo jesteś tyle lat w tej branży i tak naprawdę ty już po prostu wszystko masz, wszystko wiesz, wszystko zrobiłaś i żebym ja to mogła osiągnąć, to potrzebuję kolejnej dekady. Nieprawda, kobiety w naszym zespole osiągają w rok to, co ja osiągnęłam dopiero po 7 latach, dlatego że otrzymują wiedzę, wsparcie i motywację i takie, i słuchajcie, wszystko jest w przekonaniach naszych, bo jeśli jesteś przekonana, że nie dasz rady, jeśli myślisz, że nie potrafisz, no to nie potrafisz, ale jeśli myślisz, że potrafisz, to na pewno ci się uda. Znaczy, ja wrócę jeszcze, Marta, do tego, jak wspomniałaś o gali, na którą w ogóle nie miałam ochoty jechać. Stwierdziłam, po co ja tam pojadę i może powiem otwarcie, że ja nie miałam pojęcia, co zrobiłam, bo to ja po prostu pracowałam, po prostu robiłam to, co mi się spodobało w danym momencie, można by tak powiedzieć. To, w czym się zakochałam, po prostu upiększanie kobiet, pomaganie im w dbaniu o swoją skórę. I ja po prostu to robiłam i nie miałam pojęcia, że to jest coś wielkiego, że ja byłam totalnie zaskoczona, że w ogóle ja wyszłam na scenę i że ja zostałam w ogóle jakąś królową, to w ogóle było dla mnie takim szokiem, to były takie emocje, to było w ogóle coś niesamowitego, ale to jest też to, za co cenię firmę, że właśnie nie musiałam mieć tego doświadczenia, że wszystkiego się uczę, ale też nie mam tu jakby sufitu, nikt mnie tutaj nie ogranicza i nikt mi nie mówi, że ty się nie nadajesz, ty jeszcze czegoś nie umiesz, tylko wręcz odwrotnie, każdy cię motywuje, dlaczego nie, to jest dla każdego, wszystko możesz tutaj osiągnąć, tylko podejmij decyzję, bo to wszystko tylko zależy od ciebie, także dla mnie to jest po prostu rewelacyjne, to jest w ogóle niesamowite, że tak. Ktoś daje taką szansę, ktoś ci pomaga, ktoś cię wspiera. Jeśli potrzebujesz pomocy, to zawsze możesz się odezwać do swojego lidera, czy do koleżanek biznesowych i to jest po prostu niesamowite, że możemy się rozwijać, możemy osiągać i właśnie nikt mi nie powiedział, że jestem za krótko, że to nie dla mnie, że nawet nie próbuj, bo z czym ty chcesz wystartować. I pomimo właśnie, że jestem krótko, to jest mój trzeci miesiąc w statusie dyrektor, także dla mnie to jest w tej chwili już ogromne osiągnięcie, na początku też jakby tak troszkę jakby nieświadomie to wszystko przychodziło, nie? Tak. Nie zdawałam sobie z tego po prostu sprawy. Tak, bo to przekonanie, że trzeba pracować latami i ciężko na sukces, jest w tym ziarnko prawdy, bo tak naprawdę najpiękniejsze, najlepsze rzeczy przychodzą wraz z rozwojem. Natomiast największa praca, jaką tutaj wykonujemy, to jest praca nad sobą, to jest praca nad swoimi właśnie przekonaniami, nad swoim rozwojem osobistym, ale jeśli chodzi o osiągnięcia, uznanie, pieniądze, rozwój, biznes, który buduje się powiedzmy obok w trakcie, to jest, ja na to zawsze mówię, że w Mary Kay wyniki i pieniądze i nagrody są skutkiem ubocznym naszej zmiany. Są takim efektem ubocznym tego, że my się zmieniamy i to jest nieprawdopodobne, bo kiedyś żyłam w takim kieracie pracy, że po prostu praca, 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 praca i goniłam króliczka, a tutaj widzę, że nie tylko cel jest najważniejszy, na przykład, bo ty nawet nie miałaś celu, żeby być numerem jeden, ty nawet nie wiedziałaś o tym, że jest taka możliwość i ja nawet nie mówiłam wtedy Dorocie, nowiutkiej kobiecie w naszym zespole o tym, że to jest możliwe, bo mogłabyś się przestraszyć, mogłabyś powiedzieć, ale jak, ja dopiero zaczęłam, ale obserwowałam cię i widziałam, jakie niesamowite rzeczy robisz, jak rozwijasz skrzydła i tak naprawdę jak pracujesz z wiarą, z sercem i zmieniasz życie kobiet, bo wpłynęłaś na życie bardzo, bardzo wielu kobiet, którym pokazałaś, pomogłaś, zaprosiłaś do twojego zespołu i z tego miejsca serdecznie pozdrawiam cały cudowny zespół Doroty, bo ja też jestem wdzięczna za to, właśnie za te relacje, które budujemy z kobietami. Oczywiście nie każda chce, nie każda dołącza i to też jest okej, kochane, bo nie dla każdej jest nasz świat, to jest świat dla kobiet, które mają wielkie marzenia, które chcą się rozwijać, ale z pewnością każda kobieta powinna do tego świata zajrzeć przynajmniej na rok,
po to, żeby zobaczyć i wziąć, uszknąć coś dla siebie, czy to właśnie wiedzę z zakresu pielęgnacji, czy z makijażu, czy przede wszystkim rozwój osobisty. To teraz, dziewczyny, robimy kreskę. Tak, to jest mój ulubiony element makijażu. Dobra. Eyelinerem. Słuchajcie, ja aż się tutaj szykuję. Dobra. I co? I robisz sobie kreskę? I stempluję sobie oczywiście w linii rzęs jak najbardziej, żeby zaciemnić sobie tą linię rzęs. I tak jak też tłumaczę, nie ciągniemy tej kreski, że robimy od początku do końca, tylko stemplujemy sobie bokiem i to świetnie, świetnie nam wychodzi. Przypomniało mi się teraz, jak się poznałyśmy, że ty malowałaś kreskę kałamarzami. Takim eyelinerem. Tak, prawda? Tak, a to dlatego, że nigdy wcześniej nie spotkałam Amerykę i nigdy nie miałam eyelinera w pisaku, który pięknie by malował mi na oku. Tak, zazwyczaj właśnie takie były z mojego doświadczenia, które niestety wysychają bardzo szybko, a ten jest po prostu genialny i przerywają. Rysują na ręce, a na oku już niekoniecznie. Okej, ale ten jest po prostu super. Zobaczcie, jak szybko kreska. W dodatku nie wysycha i długo właśnie, długo można go mieć. Ale nie, no dziewczyny, kreska robi robotę. Ty masz takie piwne oczy, prawda? Takie piwno-zielone, więc ona u ciebie pięknie z tęczówką kontrastuje. U mnie z ciemnym okiem też bardzo fajnie. Wczoraj miałyśmy właśnie szkolenie z analizy kolorystycznej. No właśnie, bo to też to, że sobie pomagamy w tym rozwoju, to, że się wspieramy, to, że każda dzieli się swoimi talentami. Najpierw to musisz w ogóle uwierzyć w siebie, tak? Że ty poznać swoje mocne strony, swój typ osobowości, to wszystko tutaj dostajesz na starcie, a potem możesz zacząć dzielić się tym. I w Mary Kay jest właśnie zasada bezinteresowności, dzielenia się, dawania przed braniem takiej świadomości, że wszystko, co dajemy, wraca do nas i dzielimy się swoimi talentami. I na przykład miałyśmy w zeszłym miesiącu fenomenalną szkołę social media, czyli kobiety, które nigdy wcześniej nie nagrywały live'ów, słuchajcie, nigdy wcześniej nie pracowały online, teraz dostały gotowe narzędzia, fantastyczną szkołę, gdzie ukończyły już cały kurs i po prostu ja, Dorota, oglądam te live'y dziewczyn z takim zachwytem i po prostu widzę tam takie talenty, taką kopalnię diamentów, że to jest szok, bo wiem, że gdyby nie nasza szkoła, gdyby nie nasza współpraca, gdyby nie Mary Kay, to prawdopodobnie te kobiety nigdy by się nie odważyły na to, bo nie dostałyby takiej możliwości albo musiałyby za to zapłacić ogromne, ogromne pieniądze, bo teraz kursy pracy w social mediach w tym czasie są bardzo, bardzo drogie. A teraz zaczynamy drugi kurs, równolegle kurs analizy kolorystycznej. Również wiedza pożądana bardzo, coś o czym, co interesuje każdą z nas. Każda chce poznać swój typ urody, swoje kolory, umieć skonstruować swoją paletę dla siebie, dla swoich klientek. I taki kurs zaczęłyśmy wczoraj. Dorota, jak w ogóle twoje wrażenia? Dla mnie to jest taki ogrom wiedzy, że ja muszę usiąść z tym jeszcze raz, muszę to wszystko sobie zapisać i powiem ci, że zainspirowałaś mnie do tego, aby przejrzeć swoją garderobę i dobrać kolory właśnie te odpowiednie, ale po prostu wiedza jest wow, jest ogromna, jestem zachwycona i tak jak mówię, muszę usiąść, muszę to przeanalizować po raz kolejny, bo na pewno mi się to przyda i czy we własnym życiu, właśnie w doborze choćby ubrań, choćby właśnie produktów, kosmetyków dla siebie kolorowych, ale też do pracy z klientkami. Tak, to jest fantastyczna wiedza i ja też kocham takie proste rozwiązanie, gdzie tak naprawdę macie gotowe zestawy, gotowe schematy, które możecie wypróbować, wdrożyć. Ja jestem ogromnym fanem takiej metody małych kroków, ale też prostych rozwiązań, prostych i skutecznych, więc zamiast po prostu lać wodę, zawsze daję konkretne rozwiązania na to, jak najlepiej wykorzystać daną wiedzę w praktyce. I dlatego myślę, że też w takim tempie się rozwijamy i osiągamy takie sukcesy, bo wszystko, co ja już sprawdziłam, ja już przetestowałam lub inni nasi szkoleniowcy, trenerzy, podajemy dalej. Czyli jesteśmy nie tylko szkoleniowcami, nie tylko trenerami, ale jesteśmy praktykami tego, co uczymy. To jest tak, jakby trafić do szkoły, w której każdy nauczyciel każdego przedmiotu
ma gigantyczną pasję do tego, co robi i jest tym najlepszym ekspertem na świecie. I to jest po prostu nieprawdopodobne, bo jak połączą się talenty i siły tylu osób, to muszą z tego wyjść cuda. Pięknie ci w tej kresce, kochana. Dziękuję ci bardzo. Ja po prostu, tak jak mówiłam, uwielbiam kreskę, ale co chcę powiedzieć, właśnie to jest dla mnie też niesamowite i też mobilizuje do pracy, że wszystkie kobiety właśnie jeżdżąc na zjazdy nasze firmowe i poznając te wszystkie kobiety, które już są dużo dalej, dużo więcej osiągnęły, ale one przeszły tą samą drogę i to jest dla mnie w sumie takie najbardziej inspirujące, to, że właśnie one też zaczynały, że one wiedzą, co mówią, że one przeszły tą samą drogę, że to nie jest sucha wiedza, której się nauczyły i chcą przekazać, tylko to jest właśnie ich doświadczenie. I wtedy wierzysz, właśnie patrząc na te kobiety, są piękne, są mądre, są przedsiębiorcze i osiągnęły ogromne sukcesy i wierzysz, że ty też możesz, bo każda z nich przeszła tą samą drogę. Słuchając historii niektórych z tych kobiet, znajdujesz też swoją historię, też jakieś punkty wspólne i to jest naprawdę też niesamowite i wtedy tam się rodzą też niesamowite relacje i przyjaźnie i naprawdę świetne środowisko. I ja też twierdzę właśnie, że każda z kobiet powinna chociaż na chwilę, chociaż na ten rok wejść do Mary Kay po to, żeby poznać, żeby zobaczyć, jak można żyć, jak można współpracować ze sobą, jak mogą kobiety, jakie relacje mogą powstać między kobietami, gdzie właśnie nie zazdroszczą sobie, nie, no nie wiem, nie podkładają nogi, tylko wręcz odwrotnie pomagają, wspierają. To jest dla mnie, to jest właśnie ten świat, o którym kiedyś marzyłam. Zawsze o tym myślałam, dlaczego ludzie tacy nie są dla siebie na co dzień, dlaczego nie są życzliwi dla siebie, dlaczego jeden na drugiego patrzy, wiecie, trochę wilkiem, jeden drugiemu zazdrości, a tu właśnie tego nie ma, tu my sobie pomagamy i to jest piękne i właśnie to jest to, czego szukam. Dorotka, zerknij, proszę dotknij ekranu, bo nie wiem, czy nie straciłaś ostrości, czy ty to widzisz? No nie, właśnie chyba. Teraz widzę, wcześniej było ok, ale ty też jesteś troszkę rozmazana. Dobra, kochane. Tak, o, jest. Właśnie, o, jest dobrze. U mnie jest okay. Widać mi świetnie. To dobrze, bo musimy mieć, że tak powiem, obraz jak żyleta, bo robię rzęsy. Ja ciebie, Marta, nie widzę zbyt dobrze. Okej, okay, ale napiszcie, kochane, czy gdzieś tam tracimy na jakości. Ale myślę, że rzęski możemy wytuszować. Tak, to środowisko to jest absolutnie coś, co... Z boku może się wydawać dziwne, bo ludzie myślą, ale to jest podejrzane, że one zawsze są takie uśmiechnięte, zawsze są takie radosne, takie wspierające, takie szczęśliwe. Pamiętam taką kiedyś imprezę, na którą trafiłam i jedna z kobiet, którą znałam też tak na co dzień, ale odważyła się podejść do mnie i powiedziała, jak ty to robisz, to jest nienormalne, że ty się ciągle cieszysz, jak ty to robisz, bo mnie to wszystko wkurza, mnie to wszystko wkurza. Jak ty to robisz? Dziewczyny piszą, że jestem rozmazana. Słuchajcie, dajcie mi sekundkę. Przepraszam. Zobaczcie, czy coś się zmieniło? Widoczne piksele. Dziewczyny, dobrze, że piszecie. Napiszcie proszę, czy teraz coś się zmieniło, ale mam nadzieję, że najważniejsze, czyli to, co mówimy, słychać dobrze. Także właśnie zadał mi kiedyś pytanie, jak to jest, że jestem wiecznie taka uśmiechnięta, ludzie mówią czasami kolokwialnie, co ty bierzesz? I tak naprawdę to może denerwować ludzi, ale ja po prostu wiem, że szczęście to jest wybór, że uśmiech to jest wybór. Jeśli spotykam się z kimś, wychodzę do kogoś, to nie znaczy, że my mamy idealne życie. To nie znaczy, że u nas jest zawsze pięknie i wesoło i w ogóle różowo i wszystko się udaje, jak w każdym życiu są problemy, są choroby, są trudności, ale to ty wybierasz, czym się dzielisz, co wysyłasz do ludzi, czy mówisz dobre rzeczy, czy mówisz złe rzeczy, czy wysyłasz dobrą energię, czy zaczynasz narzekać. To jest tak naprawdę kwestia wyboru i to jest wiedza. I to jest wiedza, którą warto zastosować, którą warto zgłębić, warto się temu przyjrzeć, bo to, co dajesz, wraca do ciebie. Więc ja wybieram, żeby dawać dobrą energię, uśmiech, dobro, nawet jeśli, kochane, nie jest to mój najlepszy dzień, to mogę uczynić ten dzień lepszy, uśmiechając się do kogoś, dając dobrą energię, tyle na ile mogę, a nie narzekając. Dziewczyny, przepraszam was, jeśli jakość nie jest idealna. Dorotka, ciebie widać dobrze, więc ty instruujesz makijażowo, ja będę inspirować słowem. Nie chciałabym przerywać live'a, także
Także łapcie słowa i obserwujcie makijaż. I teraz tak, używamy dwóch różnych tuszy. Ja używam Lash Love, to jest taki efekt igiełek. Zobaczcie. A ja używam Lash Intensity, do którego musiałam się przekonać, bo to jest taka duża, duża, duża szczotka. Ale teraz go uwielbiam. Co prawda używam dwóch też tak naprawdę. A wracając, Marta, do tego, co ty mówiłaś, do tego uśmiechu, do tego, to jest po prostu świadomość, to jest niesamowita świadomość i jestem ogromnie za to wdzięczna, że też wreszcie mam tą świadomość, bo dzięki temu łatwiej mi się żyje. Dlaczego narzekać i marudzić? Bo jeśli to nam nic tak naprawdę nie daje. A ile nam zabiera? Właśnie dzięki temu, że mamy tą energię, że się uśmiechamy, że jesteśmy zadowolone, że nie marudzimy, nie narzekamy, łatwiej się nam żyje, więc dlaczego tak nie żyć, dlaczego, a to, że ktoś po prostu tak ocenia, że to jakby jest nienormalne, no czy ja wiem, czy to jest nienormalne, chyba każdy chce być szczęśliwy, tak naprawdę chyba każdy powinien chcieć być szczęśliwy i każdy powinien wybrać to szczęście i być świadomy tego, że może tak żyć i że tak się żyje łatwiej, przynajmniej ja to tak odbieram. W Potędze Podświadomości jest właśnie taki fragment o kobiecie, która nie chciała być szczęśliwa, dlatego że tak jej odpowiadało narzekanie, tak jej odpowiadała uwaga i współczucie ludzi, które miała w związku z tym, że narzekała, że wiecznie ją coś boli, że ją głowa boli, że to, że tamto, że ona tak naprawdę nie chciała nic zmieniać, ona wolała narzekać, bo weszła w taki nawyk. I jeśli dzisiaj sobie myślisz, że ja nie mogę się zmienić, bo ja mam słomiany zapał, mi nic nie wychodzi, to tak naprawdę ty masz nawyki narzekania, masz nawyki powtarzania sobie, masz nawyki myślowe, które sprawiają, że twoje życie wygląda właśnie tak i chciałabyś coś zmienić, to zacznij od zmiany myślenia. Jeśli nie pasuje ci coś, zacznij od zmiany myślenia, spróbuj myśleć na te tematy, gdzie się nakręcasz w głowie, że wszystko jest źle, że będzie jeszcze gorzej i tworzysz sobie wizję, cały czas masz w głowie wizję w przyszłości, które są negatywne, zacznij tworzyć pozytywne wizje, zacznij pilnować głowy, to jest tak zwana dieta mentalna i ktoś czasem mówi, ale ja nie potrafię sobie tak wizualizować, ja to nie potrafię tak sobie wyobrażać, to jest dziwne, ja tego nie rozumiem, potrafisz i robisz to w każdym momencie, tylko że twoje myśli idą w złą stronę, dlatego właśnie tutaj jest cała robota, a tutaj w sercu są wszystkie marzenia. Okej, kochane, jejku, piękne to oko, Dorota, normalnie wyglądamy teraz jak siostry, jeszcze w naszych pięknych koszulkach. Czekaj, pokażmy, co tu jest napisane może. Zobaczcie. Power of Red, czyli moc czerwieni. To jest moment. Słuchajcie, to są piękne koszulki, nagrody dla kobiet w naszym zespole. Cudowne koszulki. Hasło Power of Red to jest właśnie hasło kobiet. To jest takie hasło, które ma nas motywować do tego, żebyśmy miały siłę, miały moc, miały energię i były po prostu, i były razem. Powiedz mi, Dorota, jak ty konturujesz te swoje piękne policzki? Ja konturuję naszym pięknym, nowym bronzerkiem, które są rewelacyjne ogólnie. Jest świetny, ja po prostu uwielbiam. Odłożyłam ten stary, chociaż ja go też bardzo lubiłam, ale teraz używam tylko tego. Jest po prostu rewelacja, jak on pięknie rozświetla też, oprócz tego właśnie, że konturuje, ale też pięknie rozświetla naszą skórę. I ja też uwielbiam go użyć na przykład na obojczyki, jak mam dekolt większy, czy pięknie sobie właśnie tutaj dekolt zrobić, taki muśnięty słońcem, jest po prostu piękny. Czyli zaczynamy od policzka, no on ma naprawdę konkretny pigment, ale bardzo ładnie tak, się wystarczy. Właśnie delikatnie dotknąć, a już mamy, o właśnie, tak jak widać to, nie? Super, różnica i już jest... Jesteśmy... Nie możemy mówić równocześnie, ale różnica jest nieprawdopodobna. I ten pętel też jest... Wyszczuplamy się. Tak, wyszczuplamy się. Na kwarantannie. O, ja powiem wam, że przytyłam na kwarantannie. Które jeszcze dziewczyny? Bo to chyba wszystkie teraz mówią, że przytyłyśmy. Będziemy takie, wiecie... No bo to jednak, wiecie, śniadanka, obiady, kolacyjki, wszyscy razem, bo jesteśmy wszyscy. Mój mąż też w tej chwili nie pracuje, także... O. Tak się pilnuje tego i... Ale pewnie już się nie możesz doczekać, aż pojedziecie do jakiejś dobrej restauracji, co? Tak, bo oczywiście czasami w niedzielę mój mąż rano szłodzi, mówi nie gotuj, jedziemy. Także też już czasami za tym tęsknię. Ale i tak bardziej tęskniłam ze spotkaniami kosmetycznymi, które ja po prostu uwielbiam. Uwielbiam tą energię na spotkaniach, uwielbiam spotykać się z kobietami, upiększać je, pokazywać, co mogą zrobić, jak mogą zrobić, ale też właśnie jak stawać się pewniejsze siebie, jak właśnie tylko przez zwykłą szminkę czy wyrównanie koloru skóry czujemy się lepiej. Gdy wiemy same, że dobrze wyglądamy, to czujemy się
lepiej same ze sobą. I ja sama też wiem po sobie, że jeśli ja rano wstanę, zrobię sobie chociaż lekki makijaż, to ja wtedy od razu czuję się dużo lepiej, mam dużo, dużo więcej energii i do działania tak samo, także chce mi się, że tak powiem, więcej i wtedy mogę góry przenosić. Sama wiem to po sobie, że jak zadbam o siebie, to wtedy czuję się lepiej. Tak, to działa od razu. Kasia pyta, którego pędzla używamy do konturowania, to jest dziewczyny pędzel Cheek. On jest do konturowania, ale też do różu, więc ja sobie już nim pięknie rozświetlę policzek. Uwielbiam nasze pędzle, bo one są po prostu świetnej jakości. Bardzo dobrze dystrybuują produkt. Zobaczcie, od razu jest pięknie kolor wtopiony w skórę. Świetnie blendują, on ma jakby taki płaski przekrój. Czyli zobaczcie, tu jest puchaty, ale jest też skośny, więc idealnie wchodzi pod kość. Dorotka, ale też, co ważne, nie zjadają też naszych produktów, nie? Tak, to fajnie wszystko jest na twarzy. Cudnie. Uwielbiam to. Słuchaj, jak maluje się od wow, od zawsze, tak mam wrażenie, że od zawsze, ale ale za każdym razem czuję się po prostu, jakbym to robiła po raz pierwszy. Uwielbiam moc makijażu. Koszulki macie super, Natalia. Cieszymy się, że Ci się podobają. To są koszulki dla naszych wspaniałych liderek, także będziemy niedługo kochane wszystkie w tych pięknych koszulkach. Więc jeśli chciałabyś zdobyć taką koszulkę, zdobyć, bo kupić jej nie można, to tylko u nas. Włosy syntetyczne także. Marta, zacięłaś się. Zacięłam się. Aha, nie widać się. Dajcie znać, kochane, czy widać? Czy coś się zmieniło? Czy coś się, kochane, zmieniło? Ja właśnie, zmieniło? Zatrzymała się ale w miejscu, a dziewczyny nie napiszą, czy nas widać, czy nas słychać. Ja cię słyszę. Okej, słychać mój głos, ale obraz jest zacięty. Okej, dobra dziewczyny. Mhm. Słuchajcie, to chyba znak, że musimy niedługo kończyć, także został nam jeszcze jeden bardzo ważny element. Jeden bardzo, bardzo ważny element, czyli usta. No właśnie śmiałam się, bo myślałam, że my, zrobimy dzisiaj tego live'a w pół godziny, ale po prostu chyba za bardzo ze sobą tęsknimy i chciałyśmy być dłużej. Jak się też mówi o rzeczach, które jednak wzbudzają emocje u nas, to też ciężko jest w czasie się malować, także tak. Chce się powiedzieć jak najwięcej. O, widzisz, ruszyłaś się. Super, super dziewczyny. Piszecie, że widać i to też może mieć związek z różnymi odbiorami. Dziękuję, Natalia. Z różnymi po prostu z zasięgiem u was, ale ja na pewno jeszcze sprawdzę później, bo chcę robić wszystko, co w mojej mocy, żebyście miały jak najlepszą jakość, kochane, tych spotkań. Wiadomo, live'y rządzą się swoimi prawami i zawsze coś tam się może wydarzyć. Dorota, to co, ust nie malujemy dzisiaj? No jak nie, usta muszą być. Muszą być usta. Trzeba sobie dodać mocy. Tak, będą czerwone. Ja ci używam konturówki red, przepiękne. I zobaczcie kolor dokładnie mojego t-shirtu. Nie widać. Nie widać. Ja tylko użyję pomadki. Nie, bo znowu się zacięło. Ja użyję pomadki Red Smolder, moja ulubiona czerwona, taka klasyczna, piękna, głęboka czerwień. Okay. I powiem wam szczerze, że kiedyś nie malowałam ust na czerwono. A co się zmieniło, że zaczęłaś to robić? No właśnie, to jest kwestia pracy nad sobą, kwestia pracy nad swoją pewnością siebie, bo wcześniej to jest chyba też to, że my nie chcemy się jednak wyróżniać. Nie chcemy się wyróżniać, a jednak czerwona pomadka powoduje to, że rzucamy się w oczy. No, nie jest tak? Tak. Dlatego to chyba jest to, że brak właśnie pewności siebie. Kochane, mam nadzieję, że wy widzicie... A teraz najchętniej... Widzicie dobrze nas, bo to, co się teraz dzieje, to jest po prostu ogień. To jest właśnie Power of Red. Tak, czerwone to jest zdecydowanie... Marta, jesteś? Jestem. Czy mnie widać, kochane?
Zacięłaś się znowu i była cisza, więc myślałam, że cię nie ma. Właśnie czerwony to jest taki, który dodaje mocy. I to jest i czerwony, czerwony, czym mi się najbardziej kojarzy czerwony? Kojarzy mi się też z moją długą czerwoną suknią, w której miałam okazję wystąpić na naszym czerwonym dywanie, gdy było wyzwanie na to, co było też kiedyś moim marzeniem. To gdzieś cały czas gdzieś tam było w głowie, jak u małej dziewczynki, że gdzieś tam mi się marzy właśnie ten czerwony. Dziękuję, Paulinko. Gdzieś tam się marzył ten czerwony dywan i miałam okazję właśnie wystąpić w tym czerwonej, długiej sukni na czerwonym dywanie i mieć sesję zdjęciową, nawet ze swoim mężem. To było niesamowite. Tak, dziewczyny, jeśli jesteście zainteresowane, to w zapowiedzi do tego filmu były zdjęcia właśnie Doroty z naszego red carpet, czyli z czerwonego dywanu. No co mamy wam powiedzieć, kochani? To jest taka robota. Duża część naszej pracy to są właśnie spotkania, gale, uznanie i taki świat po prostu jak z bajki o Kopciuszku. Ja to uwielbiam, ja to kocham i z przyjemnością to celebruję. Uważam, że to jest bardzo ważne i że każda z nas powinna poczuć się jak księżniczka. Dziewczyny, zobaczcie nasze makijaże, pokażemy wam z każdej strony. Dajcie nam teraz milion serduszek, prosimy was o serduszka. Zobaczcie taki klasyczny, piękny makijaż. I jeszcze Dorota czymś cię zaskoczę, bo mamy jeszcze jedną wspólną rzecz, mianowicie mamy pieprzyk na twarzy. Twój jest tutaj przeuroczny, po prostu uwielbiam. Ja mam tutaj pieprzyk i pokażemy wam trik. Słuchajcie, weź proszę konturówkę do brwi, znaczy kredkę do brwi. I możecie ten pieprzyk, dziewczyny, jeśli macie to zrób, poprawcie, a jeśli nie macie, to sobie dorysujcie. Tak, to jest to, o czym ty na co zwróciłaś mi uwagę, a ja nigdy w ten sposób nie pomyślałam o tym. Tak, to jest coś pięknego. To jest twój beauty mark tak zwany, czyli no taki piękny, piękny pieprzyk. Zobaczcie. I jak jest jeszcze podkreślony, zaznaczony, to już jest kropeczka nad i. I pozdrawiamy Merlin i pozdrawiamy wszystkie kobiety, które zasługują na to. Zasługują, bo każda z nas, kochane, zasługuje na to, żeby czuć się pięknie, żeby się rozwijać, żeby osiągać. I to ty jesteś ikoną piękna, ikoną stylu, ikoną marzeń, ikoną zmiany, ikoną szczęścia w swoim życiu. Nie porównuj się nigdy z nikim innym, ale inspiruj się od kobiet, które chcą więcej i obudź swoje marzenia. I jeśli dzisiaj jeszcze tego nie usłyszałaś, to chcemy ci powiedzieć, że jesteś piękna, jesteś mądra, jesteś ważna, jesteś wartościowa i masz wszystko, czego potrzebujesz, żeby osiągnąć wszystko, o czym marzysz, a my z Dorotką bardzo, bardzo was wierzymy, kochane. Dziękujemy wam bardzo za dzisiaj. Ja muszę jeszcze sobie zrobić z wami selfie, także Dorota, będę cię prosiła o piękny uśmiech, poczekaj. I was, dziewczyny, też musicie się uśmiechać, ale to jest tak jak uśmiechanie się do radaru. Nie widać, że jest uśmiech, ale energia od razu jest. Uśmiech też poprawia nam energię, także kochane, patrzymy w kamerkę, uwaga. I mamy piękne selfie. Wow, zrobiłam selfie przed i zrobiłam selfie po i słuchajcie, no cóż, jest różnica ogromna. Dorota, bardzo ci dziękuję za to spotkanie. To ja bardzo ci dziękuję za zaproszenie i za możliwość właśnie wzięcia udziału w tym live'ie, gdzie dobrze wiesz, że ogromnie się stresowałam wcześniej, także bardzo, bardzo ci dziękuję i bardzo mi było miło. Mnie również, kochana. Dziewczyny, żegnamy się z wami, tego stresu nie było widać, bo wiecie, kiedy zapomina się o stresie i o własnych właśnie ograniczeniach, wtedy, kiedy chce się dać dobro, serce i piękno innym ludziom, to wtedy przełamujemy swoje bariery, wtedy przełamujemy swoje ograniczenia, wtedy odważamy się na więcej. Także Dorota, dziękuję ci za to, ile dzisiaj piękna, dobra i serca dałaś wszystkim kobietom, które słuchały, a jeśli wy dzisiaj poczułyście właśnie coś, co was zainspirowało, usłyszałyście chociaż jedno zdanie, które właśnie was zainspirowało, to koniecznie udostępnijcie, dajcie lajka, dajcie komentarz, napiszcie, bo to jest dla nas też bardzo ważne, żeby wiedzieć, że to, co robimy, jest ważne dla was. Jest ważne dla was, także nie bądźcie tylko obserwatorkami, ale bądźcie zaangażowane. Pamiętajcie o tym, że dobro wraca. Żegnamy się z wami, kochane, trzymajcie się, pa, pa. A też pamiętajcie, też nie bójcie się właśnie odezwać i zacząć wierzyć w swoje marzenia i zacząć je spełniać, bo to jest też bardzo ważne. Żeby podjąć decyzję, żeby nie bać się, żeby ruszyć do przodu, spróbować i nie zastanawiać się, a co jak mi się nie uda, bo co jeśli ci się uda. Także dokładnie. Zachęcam wszystkie kobiety właśnie do rozwoju własnego, do sięgania po swoje marzenia, do odwagi, do tego, żeby właśnie ruszyć i zacząć spełniać, żeby marzyć, żeby mieć ogromne marzenia i żeby zacząć do nich dążyć i żeby się nie bać. Pięknie powiedziane. Trzymajcie się, kochane, pa, pa.
Pa.